BMW Motorrad z dumą prezentuje, że ich sześciocylindrowy rzędowy silnik to najwęższa tego typu konstrukcja dostępna w motocyklach seryjnie produkowanych. Ma zaledwie 555 mm szerokości. Dla porównania, całkowita szerokość sportowej Hondy CBR 600RR to zaledwie 13 cm więcej. Nazywam się Piotrek Jędrzejak, oglądacie motogen.pl, a to jest BMW K1600 Grand America. Jak na Amerykańca przystało, jest dosyć duży, więc jedziemy coś zjeść. Zaczynamy ten film nieprzypadkowo w Zieleńcu, bo to właśnie tutaj odbywa się w sumie już coroczny polski oficjalny zlot BMW Motorrad Days. Nie bez powodu odbywa się tutaj, bo dookoła jest sporo dróg skrojonych pod motocyklistów. Pytanie tylko, czy te drogi skrojone są też pod K1600? Pomimo jego ogromnych rozmiarów, potężnej masy 370 kg i rozstawu osi jak w amerykańskiej ciężarówce, inżynierowie zdecydowali się zastosować całkiem zwyczajne koła i opony, a więc mamy tutaj rozmiary 120-70-17 i 190-55-17. Dokładnie to samo jest w motocyklach sportowych. To chyba dobry znak, nie? Gama K1600 to ogromna, dosłownie i w przenośni, nowość na aktualny sezon 2022. Ale pytanie, czy aby na pewno nowość? Odpowiedź brzmi tak i nie. Otóż nie ma co ukrywać, że szkielet tego motocykla pozostał bez zmian. Rama, geometria podwozia, napęd, w zasadzie silnik też są praktycznie takie same jak 10 lat temu. Silnik wprawdzie otrzymał kilka małych zmian i jest kapkę silniejszy, ale to wciąż ten sam silnik. W takim razie pytanie, czy jest to tak sprawdzony pakiet, że nie trzeba go zmieniać? Bo nadwozie, a szczególnie elektronika i wyposażenie, to zupełna nowość. Rzucamy mu rękawice, rzucamy mu wyzwanie i zabieramy go na kręte drogi powiatu kłodzkiego na część autostrady sudeckiej. I jedziemy na bardzo popularne wśród dolnośląskich motocyklistów racuchy jagodne. Serwowane są w schronisku na przełęczy Spalona. Przyznaję, to nie jest mój pierwszy raz na K1600, więc generalnie wiedziałem, czego się spodziewać. A mimo wszystko ten motocykl znowu mnie zaskoczył. Opuściłem gardę i znowu mnie zaskoczył. On jest trochę jak okręt wojskowy, taki z tej rangi niszczycieli. Jest ogromny, potężny, a manewruje jak szalony. Właśnie taka jest Grand America K1600. To połączenie stabilności, pewności jazdy wynikającej m.in. z jego ciężaru, a jednocześnie chęci zwrotności, chęci do zmieniania kierunków, do zacieśniania kierunków, jest przeżyciem takim wręcz, powiedziałbym, magicznym. Ale jednak nie można dać się złapać w pułapkę, bo na takich wąskich zakrętach, szczególnie górskich serpentynach, podjeżdżając pod przełęcze, nie wolno zwolnić nim zbyt mocno.
ponieważ wtedy może mieć chęć do tego, aby się walić na boki. A podparcie jedną nogą kolosa ważącego 370 kg może się skończyć na ortopedii. Skoro mówię o prowadzeniu, to muszę też wspomnieć o zawieszeniu. Rozwiązania tutaj są typowe dla BMW, czyli z tyłu ukrywa się paralever, wał kardana w jednostronnym wahaczu, a z przodu mamy duo lever, coś co łączy ideologię widelca podpartego amortyzatorem. Dzięki temu nie ma tutaj mowy o nurkowaniu albo przysiadaniu motocykla. Wprawdzie to odbiera też trochę wyczucia przedniego koła, no ale przecież to nie jest motocykl sportowy, po co komu takie przebodźcowanie? Zawieszenie to Dynamic ESA nowej generacji. Po pierwsze, napięcie sprężyny dopasowuje się samo do wykrytego obciążenia motocykla. Po drugie, tłumienie zmienia się w czasie rzeczywistym. Czujniki wykrywają nie tylko na przykład nagłą kompresję po wjechaniu w dziurę, ale też zjazd lub podjazd pod górę, w efekcie zapewniając stabilność w każdej sytuacji. Do tego dostępne są dwa tryby pracy i reakcji zawiasu. Sztywniejszy, który wybierałem na większość tras i kręte drogi górskie, oraz turystyczny, przydatny przy spokojnej jeździe i na dziurawym asfalcie. Tryby Dynamic ESA można zmieniać manualnie lub po prostu polegać na zunifikowanych trybach jazdy całego motocykla. K1600 generalnie nie czuje się najlepiej w mieście. O tym trzeba pamiętać. Tam, gdzie jest dużo startów, zatrzymań, ciasnych zakrętów, no to nie jest jego teren. Zdecydowanie lepiej jest w trasie. Tam ten motocykl dopiero zaczyna oddychać. Ale należy tutaj pamiętać o pewnych cechach wersji Grand America oraz Bagger, szczególnie jednak Grand America. Poprzez obecność podestów pod nogi oraz tylnego kufra ten motocykl przy wyższych prędkościach zaczyna myszkować. Nie wynika to z konstrukcji zawieszenia, a raczej z oporów powietrza, dlatego jest on elektronicznie zablokowany do 160 kilku na godzinę. Dlatego, jeżeli chcesz podróżować bardzo szybko, to raczej nie wybierzesz Grand Ameryki, być może GTL. Wiecie co, może i to podwozie rzeczywiście ma 10 lat, ale ja ani razu nie odczułem, żeby ten motocykl był jakkolwiek przestarzały. To naprawdę jest kompletny, nowoczesny, wysoko wydajny motocykl turystyczny, wręcz troszkę sportowy. Kanapa w K1600 Grand America jest szeroka, wygodna i na szczęście niezbyt wysoka. Znajduje się na 750 mm i to dobrze, bo dzięki temu łatwiej podeprzeć tego mastodonta. Ja mam 179 cm wzrostu i jak widzicie, pełnymi stopami stoję na ziemi. Pozycja za jego kierownicą jest wyprostowana i wygodna. Widzicie ustawienie kolan, ustawienie pleców, ustawienie rąk. To jest tak, że siada się tutaj za kierownicą i już się wie, że dzisiaj pyknie, no tak przynajmniej 500 km. Zwróćcie uwagę na szybę, obsługiwana jest elektrycznie, jej wysokość należy dopasować do swojego wzrostu i w sumie do prędkości. Przy odpowiednim ustawieniu może albo ochronić cały tułów, albo oferować chociaż troszeczkę przewiewu. Przy takiej temperaturze jak dzisiaj to ma znaczenie. Warto tutaj wspomnieć, że w przypadku poprzedniego K1600 natknąłem się na komentarze, w których ludzie narzekali na aerodynamikę. No, ja w sumie nie narzekam. Tak jak wspomniałem, po odpowiednim ustawieniu szyby nie ma ani efektu przyciągania do kierownicy, ani jakichś nieprzyjemnych zawirowań. Nogi i ręce są naprawdę przyjemnie chronione, tak samo zresztą jak tułów. Ma także znaczenie komfort pasażera. Och, znacie to uczucie, kiedy po ciężkim dniu siadacie w swoim najwygodniejszym fotelu? Ja się właśnie tak poczułem, gdy usiadłem na miejscu pasażera, ale spodziewałem się tego, bo Tomek stojący po drugiej stronie obiektywu pojeździł dzisiaj tutaj trochę i był w niebo wzięty. Ogrom tej kanapy, jej komfort, szerokie oparcie, no i no, dzisiaj się nie przyda, ale podgrzewanie, tak samo jak dla kierowcy. Myślę, że ciężko znaleźć motocykl,
na którym pasażerowi będzie wygodniej niż tutaj. W całej gamie K1600 dostępny jest, i to na wyposażeniu podstawowym, tempomat, taki zwykły, klasyczny. Niedostępny za to jest, nawet w opcji, tempomat adaptacyjny, czyli ten bazujący na radarze i dopasowujący prędkość motocykla do poprzedniego pojazdu. Nie jestem pewien czemu, jak się dowiem, dam wam znać, a wy też podzielcie się w komentarzach, czy bardzo wam na nim zależy. Ten ogromny sześciocylindrowy silnik jest stworzony do podróżowania. Przy 140 na godzinę na szóstym biegu ma zaledwie 4000 obrotów. Przyjemnie sobie mruczy. I tak w sumie zorientowałem się, że wystarczy, aby ten motocykl miał dwa biegi. Jeden do ruszania, drugi do jechania. Bo niezależnie przy jakiej jest prędkości, przy jakiej prędkości obrotowej, na którym przełożeniu, odwijasz i on zawsze jedzie, zawsze ciągnie. W dolnej partii obrotomierza brzmi fenomenalnie, a gdy się wkręca na wysokie obroty, te sześć cylindrów robią takie zamieszanie, że nawet nie wiem, do czego to porównać. No i znowu, silnik jest już znany, ma kilka lat, ale znowu niczego mu nie brakuje. Aczkolwiek na 2022 kilka zmian otrzymał, między innymi nowy komputer, kolejne sondy Lambda, albo dwa czujniki spalania stukowego. Zapytacie, po co takie czujniki spalania stukowego? Otóż, jeżeli zapuścicie się w dalekie zakątki świata, gdzie będzie paliwo wątpliwej jakości, to bez problemu możecie je lać i jechać dalej. Natomiast jedną z ważnych nowości jest seryjnie montowany MSR, czyli system kontrolujący hamowanie silnikiem. No i jest on całkiem przydatny. Nie dlatego, że przy... Dobra, też dlatego, że przy ostrej redukcji pomaga w niezablokowaniu koła, ale ma też kolejną funkcję. Przy zwykłym kruzowaniu, takim amerykańskim kruzowaniu, ten system pomaga, aby manetka, gdy się ją tak minimalnie rusza, nie powodowała szarpania tylnego koła. Ten motocykl po prostu płynie. A silnik? No, jest świetny. Chcielibyśmy go w jeszcze większej liczbie modeli. Niejako efektem ubocznym wprowadzonych modyfikacji jest poprawienie osiągów. Moc maksymalna to wciąż szalone 160 koni mechanicznych, ale pojawia się o pełny 1000 obrotów niżej. Moment obrotowy z kolei wzrósł o symboliczne 5 oczek do kolosalnego poziomu 180 Nm. No i o połączeniu lokomotywy z odrzutowcem już wspominałem i w sumie ciężko mi będzie bardziej podkreślić, jak mocarny jest ten silnik. Bieg wsteczny to jest wręcz niezbędny dodatek w tym motocyklu. Na szczęście obecny fabrycznie, seryjnie. Działa bardzo łatwo. Będąc na luzie, wystarczy kliknąć przycisk R i następnie, przytrzymując rozrusznik, motocykl cofa. Skoro motocykl turystyczny, to niezwykle ważny jest zbiornik paliwa i to, ileż tego paliwa mieści. Tutaj 26,5 litra, no jest ogromny, prawda? Natomiast spalanie też wcale nie jest małe. Według katalogu niespełna 6 litrów. Według komputera po naszej jeździe, ale była naprawdę dynamiczna i do tego po górskich drogach i sporo wyprzedzania ciężarówek, blisko 9 litrów. Zasięg możecie obliczyć sami, a myślę, że wartość, którą można przyjąć, to prawdopodobnie około 7 litrów. Pojeżdżę więcej w bardziej zróżnicowanych warunkach, dam znać. Nasz egzemplarz Grand Ameryki dostał opcję dodatkową pod tytułem Option 719, w którą to zalicza się wyśmienicie piękna pikowana kanapa, no i to malowanie. Jest ono naprawdę wyjątkowo i to tak dosłownie, bo jest to hydrografika, a więc każdy motocykl, mimo że jest produkowany seryjnie, będzie wyglądał inaczej. Poza samą tą grafiką, która nazywa się Meteoric Dust 2, czyli pył kosmiczny 2, mamy tutaj kilka warstw lakieru, ten motocykl w słońcu mieni się niesamowicie, wygląda przepięknie, no ale czy ta grafika przypadnie do gustu, czy nie,
to już jest wasze zdanie. Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekaw. K1600 w wersji Bagger i Grand America charakteryzują się tą piękną, opadającą linią kufrów i tylnej sekcji, a także tym pociągniętym, nisko poprowadzonym wydechem. Cechą charakterystyczną jest fakt, że w tych dwóch modelach kufry boczne nie są demontowalne, są częścią integralną motocykla, w nich też są te przepiękne tylne światła. W przypadku Grand Ameryki mamy jeszcze kufer górny, który także nie jest demontowalny w łatwy sposób. W przeciwieństwie do wersji GT i GTL, gdzie wszystkie kufry można zdjąć. Centrum dowodzenia BMW K1600 to nowy, duży, potężny, czytelny, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 10,25 cala. Zresztą tak jak w kilku innych modelach BMW. Na ekranie można wyświetlać mapę. Nie tylko wskazówki, krok po kroku, ale pełną mapę. Odbywa się to na zasadzie mirroringu z ekranu telefonu, więc ten telefon szybko się rozładowuje. No i na szczęście pod szybą jest dedykowany schowek na telefon. I to chłodzony, aktywnie, wiatraczkiem. A w środku jest gniazdo USB-C, aby sobie telefon podłączyć, aby się ładował. I tam jest nawet quick charging. Nie ma natomiast ładowania indukcyjnego. Widzieliście, jak się przywitała? Reflektor przedni w K1600 był tą cechą charakterystyczną tych motocykli. Tak pozostało także w nowoczesnej wersji. Widzicie jego kształt, widzieliście, jak się przywitał, bo ma funkcję witania się. Włącza światła płynnie, tak samo wyłącza. Ale jeszcze ważniejsze jest to, jak świeci. Do świateł mijania służy tutaj aż 9 potężnych diod LED i świetnie doświetlają te wszystkie drogi, nawet po zmroku. Ma oczywiście doświetlanie zakrętów, a to, co się przywitało, służy także jako odpowiednie pozycjonowanie światła przy przyspieszaniu i hamowaniu, aby promień zawsze kierowany był w odpowiednim kierunku. Niezły bajer, naprawdę. Mi się podoba. Jaram się. Radio. Tutaj w swojej nowej generacji. Radio jest zintegrowane z całą elektroniką motocykla, co o tyle ciekawe, czego nie było w poprzednim modelu, że tymże radiem możemy sterować bezpośrednio z kierownicy. Jest to także radio DAB+, czyli to cyfrowe, elektroniczne, z czystym sygnałem przesyłanym właśnie cyfrowo. Nie ma też zewnętrznych anten, na których można by wieszać flagi albo lisie kity, bo te anteny, nie lisie kity, zostały sprytnie zintegrowane z nadwoziem. Pod zbiornikiem, przy lewym kolanie, znalazły się 4 programowalne przyciski. Można tam zaprogramować 18 różnych funkcji, od grzanych madetek przez włączenie odpowiedniego ekranu. Co ciekawe, są to przyciski dwustopniowe, czyli najpierw pierwszym stopniem sprawdzamy, co tam się ukrywa, jeżeli zapomnieliśmy, a drugim stopniem aktywujemy tą funkcję. Najtańszym modelem z serii K1600 jest wersja GT. Zaczyna się od około 110 tysięcy złotych. Nasz egzemplarz, Grand America, to 144 tysiące złotych, a składa się na to m.in. ten fenomenalny lakier w pakiecie 718 wraz z kanapą, a także na przykład według mnie pakiet Comfort, niezbędny, w którego skład wchodzą kluczyk zbliżeniowy, alarm, zamek centralny, no i według mnie dodatek niezbędny dla każdego motocyklisty, a szczególnie turysty w takim wydaniu, czyli asystent zmiany biegów w górę i w dół. Jako dodatek tutaj mamy także, uwaga, podświetlanie podwozia. Rzuca takie widmo na ziemię, aby na przykład znaleźć kluczyki, jeżeli ci upadną w nocy czy coś.
istnieją motocykle, do których podchodzimy ze znakiem zapytania. Tworząc dla Was filmy, odpowiadamy sobie i Wam na pytania: bardziej szutrowy czy bardziej asfaltowy? Bardziej sportowy czy bardziej turystyczny? W przypadku Grand Ameryki i całej serii K1600 nie ma najmniejszych wątpliwości, do czego te kolosy zostały stworzone. Przeznaczeniem K1600 jest połykanie kilometrów, coraz więcej i coraz więcej, zapewniając coraz to ciekawsze wrażenia z coraz to dalszych wypraw. Podobnie jak najdroższy bilet w Orient Expressie, tak samo Grand America gwarantuje, że każda wyprawa odbędzie się z najwyższym poziomem luksusu. Pomimo swojego bardzo jasnego przeznaczenia, jakim jest to oczywiście dalekosiężna turystyka, K1600 Grand America zaskakuje, a zaskakuje tym, jak dużo emocji potrafi z siebie wykrzesać, nawet tych sportowych, pod warunkiem, że tylko sobie tego zażyczysz. Jest ultra wygodny i pomimo tego, że podwozie już jest znane od kilku lat, to daje poczucie podróżowania kompletnym, nowoczesnym, świetnym motocyklem. Rozważając zakup K1600, w sumie zostaje tylko jedno, nad czym trzeba się zastanowić. Czy wybrać tego bardziej sportowego GT, czy może cruisingowego, nieprzeznaczonego do szybkich prędkości, ale świetnie wyglądającego Grand America? A może dwie kolejne wersje? Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest, abyście poszli do salonu, przysiedli się, a już w ogóle wzięli je na jazdy testowe, będziecie naprawdę zadowoleni, tak jak ja. Tymczasem pewnie zauważyliście, że pojawiły się już racuchy jagodne. Dobre. A ty co tu? Piotrek, dobre. Słuchajcie, będąc w tych okolicach, nie zajechać tutaj to grzech. Serpentyny nieopodal, kręte drogi, piękne widoki, no i punkt obowiązkowy, racuchy jagodne w schronisku Jagodna na Przełęczy Spalona. Polecam, naprawdę. Tomasz, jak jest? O, ni to gofry, ni to placki. Ha ha ha!